Або ще палскана. Або ще Москва, не попадне кланства план. Повстай з колан, Полско, дай нам справедливость. Ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z bązy, bunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat na poniewierkę, wygnał w świat? I kto zatracił prawdę tą? Tu jest ojczyzna, nasz dom. Obudź się, Polsko ma, nie popadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych gna sztandara. Powstańcie z wąsy, gmunda wzywa. Polsko, biją dzwony, kraju, kraju, osoba, ojczyzno ma. Drodzy Państwo, z nami jest pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie doktorze, w kontekście chciałem porozmawiać dziś kolejnej miesięcznicy smoleńskiej, 10 sierpnia, 88 miesiąc od tej katastrofy smoleńskiej, i widzimy, że nastroje są różne. Od pewnego czasu też podsycane te negatywne emocje przez tak zwanych obywateli RP i inne organizacje, grupy, a także osoby z byłego momentu walki o niepodległość. Pan Frasyniuk też, pan Wałęsa zarzekał się kilka razy, że będzie, przybędzie i tak dalej. Teraz nie słyszymy co prawda tego. Natomiast ja chciałem zapytać o takie zjawisko, bo do tej pory jakoś można było manifestować swoje poglądy, swoje przywiązanie i też pamięć o tych, którzy zginęli. Od pewnego czasu staje się to czymś niemożliwym. Widzimy te barykady ustawiane, czy korytarze, którymi idą modlący się ludzie, manifestujący w dniu 10 każdego miesiąca. Chciałem zapytać, jak pan doktor na to spogląda, na te zmiany. Czy to jest coś normalnego, czy coś spontanicznego, czy wręcz przeciwnie? Obchody, proszę ojca, w Warszawie upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej trwają, jak wiemy, już od ponad 7 lat, tak jak ojciec wspomniał. I od początków tej tragedii zawsze w dniu 10 miesiąca. Uczestniczą w nich, oprócz polityków Prawa i Sprawiedliwości i ludzi ze stolicy, ale przecież nie tylko ze stolicy, przede wszystkim rodziny ofiar. Początkowo obchody te przebiegały w godny sposób, nie były zakłócane przez zorganizowane grupy protestujących. I znamienne, że protesty przeciwko oddaniu hołdu i wyrażeniu pamięci wobec tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, pojawiły się dopiero w połowie mniej więcej 2015 roku, organizowane przez tak zwanych obywateli Rzeczpospolitej. Cel tych protestów jest wyłącznie polityczny. Opozycja wykorzystuje sprawę katastrofy smoleńskiej, a ostatnio także
to jest szczególnie bulwersujące, kwestię ekshumacji w wymiarze właśnie takiej gry politycznej. Przypomnijmy, że obchody katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka oraz ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, połączone są z mszą świętą i modlitwą. I w tym kontekście też modlitewnym pamięci o tych, którzy odeszli, te protesty po prostu bulwersują. Działania tak zwanych obywateli RP mają charakter, można tak to określić, tak to jest słowo przyjęte etymologicznie, barbarzyński. Czyli po prostu są to działania prymitywne, prostackie, można powiedzieć jakieś takie pozbawione jakichkolwiek cech kultury. W naszym kręgu cywilizacyjnym poszanowanie dla modlitwy, żałoby jest elementarnym wymogiem przyzwoitości. Warto też przypomnieć, że w siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2017 roku rosyjski portal Sputnik News przekazywał relacje na żywo właśnie z protestów obywateli RP. Te protesty mają charakter, powiedziałbym, dość marginalny, tym niemniej to jest po prostu obraz bardzo zasmucający i pokazujący niestety intencje tak zwanej opozycji, niestety całości opozycji, ponieważ jak gdyby firmują te protesty tak zwani obywatele RP, ale przecież również przeciwko tym obchodom wypowiadają się politycy i Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Wydaje się, panie doktorze, że im bliżej wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, tym więcej krzyków. Pamiętamy, czy przypominamy sobie niedawną, sprzed kilku dni, konferencję prasową pani admirałowej Marii Karwety, która w bardzo emocjonalny sposób po 7 latach już opowiadała o tym, jak wyglądało ciało jej męża po ekshumacji, w jakiś sposób już pomijając fakt, że to jest admirał wojska, czyli najwyższy przedstawiciel marynarki wojennej, że to jest ktoś, kto zasługuje na najwyższy szacunek, pomijając już to, ale patrzymy na reakcję tych, którzy są przeciwnikami tej sekty smoleńskiej, jak to nazywają czasem, że ich reakcje są coraz bardziej nerwowe, coraz bardziej głośne. Czy to nie jest przypadkiem tak, panie doktorze, że rzeczywiście czują, że to kłamstwo, czy jeżeli kłamstwa były jakieś w poprzednich próbach wyjaśnienia katastrofy, że to wszystko zaczyna wychodzić powoli na jaw. Tak, proszę ojca, dlatego właśnie te protesty pojawiły się zapewne nieprzypadkowo w połowie 2015 roku, kiedy te różne działania opozycji w jakiś sposób zintegrowane oczywiście z działaniami ośrodków zewnętrznych po prostu nabrały takiego kształtu właśnie politycznego, a tutaj po prostu to służy tylko i wyłącznie tym działaniom destrukcyjnym. No i to oczywiście, jak ojciec wspomniał, przecież to jest 96 ofiar i to nie tylko, oczywiście przecież najznamienici przedstawiciele państwa polskiego wspomniani, prezydenci Lech Kaczyński, Ryszard Kaczorowski, ale wiele, wiele innych wybitnych postaci państwa polskiego, jak chociażby właśnie wspomniany admirał Andrzej Karweta, dowódca marynarki wojennej. No i jak tutaj wdowa po admirale, pani Mariola, mówiła, to właśnie to po prostu w trumnie admirała znajdowały się szczątki 8 osób, worki na zwłoki, na śmieci. Także to jest oczywiście bardzo, bardzo zatrważające. To jest wielki ból, ta trauma,
tych najbliższych osób trwa już ponad 7 lat. A niestety działania opozycji, wypowiedzi przedstawicieli liderów opozycji, Grzegorza Schetyny, Ryszarda Petru, Ewy Kopacz, po prostu nie służą temu, żeby no, nastąpiło jakieś uspokojenie, jakaś refleksja wokół tej kwestii. Także po prostu tutaj ojciec wspomniał panią Mariolę Carvetę, wypowiedź jej, tutaj znalazły się też w jej wypowiedzi takie no bardzo mądre, powiedziałbym, słowa, ale przede wszystkim troska, brak jakiejkolwiek, powiedziałbym, jakiegoś tonu odwetu, tylko po prostu pewien ból, oczekiwanie, że po prostu będzie mogła godnie pochować swojego męża. Mówiła między innymi, czy wierzy w szansę pojednania polskiego narodu w tej kwestii. I mówiła bardzo słusznie, że po pierwsze to jest sprawa ekshumacji, czyli uporządkowanie ciał, zrobienie prawdziwego pogrzebu. To jest rzecz bardzo ważna i w tym kontekście, teraz właśnie, dzisiaj, kiedy mają być te protesty, no to też nabiera jakiegoś dodatkowego, po prostu no bardzo przykrego znaczenia. No właśnie też tak ja sobie przypominam przynajmniej, że obywatele RP wypłynęli jakoś w przestrzeń publiczną, protestując właśnie przeciwko ekshumacjom. Te białe róże to miał być symbol tego, żeby już spokój, żeby to wszystko jakoś załagodzić i tak dalej. No i dzisiaj mamy właśnie dowód na to, że to rzeczywiście nie da się przykryć nawet pięknem białej róży i symboliką, którą oni sobie używają jako swojego symbolu. Tego się nie da przykryć. Trzeba dążyć do prawdy i ta prawda, tak jak też pani Carveta powiedziała, prawda nas wyzwoli, cytując Słowo Boże, cytując Ewangelię. I o to też modlą się uczestnicy tych uroczystości upamiętniających każdego 10 dnia kwietnia. I oczywiście poszalce mają do tego prawo, tak jak wszyscy Polacy mają prawo do tego, żeby te kwestie zostały wyjaśnione. I tak jak już ojciec wspomniał, chyba nieprzypadkowe jest to, że właśnie w tym momencie, kiedy są ujawniane kolejne fakty tych zaniedbań, delikatnie mówiąc, ze strony polskiego rządu, ze strony Platformy Obywatelskiej, związane właśnie z tymi pochówkami, z brakiem ekshumacji, już po prostu po tym przetransportowaniu tych ciał ofiar do Polski. No w tym momencie właśnie to się pojawia. Obywatele RP oczywiście to jest grupa marginalna, to jest grupa po prostu takich no, harcowników, powiedziałbym, no, chuliganów po prostu politycznych i sądzę, że też no, mimo wszystko ta działalność nie powinna być tolerowana. Nie, po prostu jest to działalność, która przekracza już nie tylko jakieś normy przyzwoitości, dobrego zachowania, ale po prostu przekracza normy prawne. I nie można pozwalać, państwo polskie nie może pozwolić na tego typu bezkarne działania. Ale jak mówię, obywatele to są tacy harcownicy, natomiast odpowiedzialność polityczną ponoszą przede wszystkim liderzy Platformy Obywatelskiej. To przecież właśnie i Donald Tusk, który ciągle jako przewodniczący Komisji Europejskiej cały czas jednak odnosi się do wewnętrznych spraw Polski, muszę powiedzieć, ingeruje wewnętrzne sprawy Polski i również pani Ewa Kopacz. Te mowy baby muszą bardzo myśleć, bo one nie rozumieją, co to są osoby niepełnosprawne, co to jest osoba niepełnosprawna. One nie rozumieją i tak siedzą jak kury na płocie i trzeszczą. A to jest popa. Tu mogą przegrać we wszystkim zawodnie. Właśnie tak Kościół robi, wiesz, że wyjdą ze mszy i są gorsze niż te ateistki, które są kulturalne, które są w życiu ułożone. No różnie jest, wiadomo, że wszyscy jesteśmy niedoskonali, no ale po Kościele się czegoś tam spodziewali, a tu popa! Po prostu kwestia tych wszystkich zaniedbań, skandalicznych zaniedbań nigdy nie wyszła na jaw. Tymczasem no, wymaga to
wymaga, w tej sytuacji wymaga no, podjęcia różnych działań. Przede wszystkim przed nami stoją co najmniej trzy zadania. Po pierwsze, wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Po drugie, bardzo ważna kwestia to jest jak gdyby ocena, analiza tych wszystkich działań śledczych, które były podejmowane w minionym okresie, myślę między innymi tutaj właśnie o działaniach Komisji Jerzego Millera, no i które oczywiście tak naprawdę były pewną manipulacją. No i wreszcie trzecia kwestia to jest taka właśnie ta metodologiczna manipulacja, która miała miejsce, także manipulacja medialna i polityczna wokół właśnie katastrofy smoleńskiej. I na koniec takie pytanie, które no, mnie też osobiście nurtuje, ale myślę, że wielu słuchaczy, czy ci, którzy wtedy sprawowali władzę, którzy podejmowali pewne decyzje polityczne i techniczne w związku z katastrofą smoleńską, czy oni naprawdę myśleli, że te rzeczy, które wychodzą dzisiaj na jaw w związku z ekshumacjami. Czy oni myśleli, że to wszystko zostanie rzeczywiście zakopane, mówiąc tak bardzo, bardzo brutalnie, w ziemi i to nigdy nie wyjdzie na jaw? To jest bardzo ciekawe. No chyba proszę ojca tak. No mam tutaj skojarzenia, myślę, że chyba jednak uprawnione, że również ci oprawcy z lat 50., którzy niszczyli polskich patriotów, którzy ich po prostu mordowali, którzy ich zakopywali, też byli przeświadczeni, że nigdy prawda nie ukaże się, nie wyjdzie na zewnątrz. Tymczasem stało się inaczej, jak mówili właśnie ci żołnierze wyklęci, takie przesłanie piękne. Chcieli nas zakopać, a nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Podobnie tutaj. Chyba po prostu to wynikało z takiej, powiedziałbym, pewnej buty, pewnego przeświadczenia, że rządy Platformy Obywatelskiej będą trwały wiele lat. Stąd też, no, jak inaczej można tłumaczyć te wypowiedzi pani na przykład Ewy Kopacz, wówczas ministra zdrowia, która zapewniała o skutecznej, świetnej współpracy z Rosjanami. Wówczas właśnie mówiono o tym, że ta współpraca była bardzo dobra. Ona nawet mówiła o tym, że jej działania w Moskwie to były działania, które miały pomagać rodzinom ofiar. Przedstawiała się no, w takim charakterze, powiedziałam, wolontariuszki wręcz, bo mówiła, że nie była tam jak gdyby jako minister zdrowia, ale prywatnie, z tym, że to już oczywiście było wyrażone ex post, kiedy okazało się, kiedy na jaw wyszły te ogromne zaniedbania. A zatem pewnie tak, byli przekonani, że to po prostu będzie, że to nigdy te ich zaniedbania nie ujrzą światła dziennego i że po prostu ta ich legenda, te ich manipulacje po prostu zostaną przez Polaków przyjęte. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę i pozdrawiam. Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem, pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był gościem aktualności dnia. My oczywiście zapraszamy dzisiaj o godzinie 19 w Archikatedrze Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Msza święta w intencji wszystkich, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, a po mszy świętej przemarsz modlitewny, odmawiając różaniec. Wszyscy uczestnicy będą maszerowali w stronę krakowskiego przedmieścia i do uczestnictwa w tym wydarzeniu również bezpośredniego. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Maria, mieszkańców Warszawy i nie tylko, jeżeli ktoś z różnych przyczyn nie będzie mógł uczestniczyć, osobiście zapraszamy przed odbiorniki Radia Maria i przed ekrany, bo w telewizji trwa mi w Radiu Maria, jak każdego miesiąca, transmisja z tego wydarzenia. Radio Concita, proszę Państwa.